Cześć, słuchajcie, Śnieżka R207. Zanim poopowiadam, zrobimy sobie szybki test. Koniec częstotliwości. Ja, pamiętasz? Eee. Się. Eee. Pojawił się na HBO serial, słuchaj, który zupełnie mi. Eee. Nasz tenor ryczny, Piotr Beczała. No właśnie, też tak przychodziło mi na myśl te słowa. Twoja no. kariera jest skończona. o cierpliwość, bo telefon może żarty No i to już jest koniec. Dobra, słuchajcie, żeby nie za mocno się nie wczuwać. Gdzieś tam jakbym powoli szukał tych stacji byłoby zdecydow zdecydowanie więcej. Radio, wbrew pozorom, jest dosyć czułe. Dzisiaj, niestety, za oknem deszcz pada, słaba propagacja fal. Tak jak wiecie doskonale, śnieżka nie grzeszy wysoką czułością, aczkolwiek jestem mile zaskoczony, jeśli chodzi o jej odbiór i całkiem przyzwoicie na tym moim kawałku drutu, mimo tego, że Mieszkam w takim miejscu, a nie innym, i tutaj ogólnie wszystkie odbiorniki, tak jak już Wam kiedyś mówiłem, mają bardzo duży problem z odbieraniem. A to Śnieżka daje radę. To tak na wstępie, celem informacji. Jeszcze jedna informacja: nie zatrzymywałem się za mocno na tych stacjach ze względu na prawa autorskie do utworów. YouTube kosi bardzo mocno tego typu historie, ale myślę, że zauważyliście, że brumu nie ma. Brumu nie ma, udało się go pozbyć i to w bardzo prosty sposób. Za chwilę wam o tym opowiem. Natomiast chciałbym wam wszystkim, którzy napisali do mnie maile, bardzo podziękować. Maile były przeróżne od propozycji. Dosyć duże ingerencji w głowicę, w tor pośredniej częstotliwości, poprzez przyjrzenie się zasilaczowi, jeszcze ponownemu nieużywanie oscyloskopu cyfrowego. Jeden mail miał 10 podpunktów, bardzo dziękuję. Bardzo ciekawe informacje z tak zwanego życia i praktycznego wzięte. Był dosyć duży odzew, natomiast ja nie ukrywam, że z, żadnego, z żadnej z tych propozycji nie skorzystałem, przynajmniej na tym etapie, dlatego, że tak jak Wam wspomniałem, chciałem zweryfikować to, co udało mi się zmierzyć w poprzednich odcinkach, to do jakichś wniosków dochodziłem krok po kroku. Oczywiście nie przeczę, że być może Wasze rozwiązania byłyby równie skuteczne. Natomiast fizycznie to co ja zrobiłem to jest chyba najprostsza rzecz jaką można wykonać i chyba nic prostszego nie da się wymyślić. Więc sprawy, które i propozycje, które wyrzeście mi podrzucili, obiecuję, że kiedyś zweryfikuję. Natomiast to co wam za chwilę zaprezentuję, myślę, że jest najprostszym rozwiązaniem jakie może być i chyba prostszego się nie da wymyślić. Eee, zastanawiam się, od czego zacząć, żeby ten film nie był za długi. No niestety, e, jak nie znacie, film nie będzie zbyt e, krótki, bo chcę wam e, przypomnieć logikę, jeśli można tak powiedzieć, e, mojego myślenia, albo raczej to, jak, e, jakimi drogami mój umysł podążał podczas poszukiwania tego tej usterki, jeśli można powiedzieć, albo raczej przypadłości. Oczywiście, tak jak zawsze mówię, nie każdy się musi z tym zgadzać. Rozumiem, mamy, jak to się mówi, wolny kraj. Więc, żeby nie przedłużać, startujemy. Tak jak Wam pokazywałem, nie do wszystkich chyba to dotarło, pokazywałem Wam na ekranie oscyloskopu przebieg tak tzw. MCE, małej częstotliwości. To był albo 1 kHz, albo 2 kHz, w zależności od tego, jak miałem ustawiony generator WC. I to, co było widać na przebiegu tym 1 kHz, to było takie dosyć bardzo mocne falowanie. I w momencie, kiedy zmieniłem wartość podstawy czasu, ten przebieg wyglądał tak, jakby był zmodulowany częstotliwością 50 Hz. Największe piki, które tam dało się zaobserwować... To były piki, powiedzmy, pseudo zmodulowane e, częstotliwością 50 Hz. Tak przynajmniej wynikało z tych e, podziałek. I co w tej sytuacji zrobiłem? No, zacząłem się przyglądać zasilaczowi. Tak jak wiecie, e, dołożenie kondensatora e, jednego na wyjściu. Filtra w zasilaczu e, spowodowało, że powiedzmy, tętnienia czy śmieci z 80 kilku milivoltów zmalały do 50 milivoltów, ale nie przyniosło to żadnej poprawy, jeśli chodzi o występowanie, powiedzmy, na, nazwijmy to artefakt, żeby już nie było brum, wzbudzenie, nieważne. Artefaktu, tak będę tego słowa używał. E, czyli w tym momencie e, Napięcie stałe jako główne źródło tego typu problemu odrzuciłem. Tym bardziej, że tak jak Wam wspominałem, śmieci na filtrowaniu z mostka dwupo dwupołówkowego powinny mieć częstotliwość około 100 Hz. Tutaj ewidentnie coś nam bruździło, co ma częstotliwość 50 Hz. W kolejnym filmie pokazywałem Wam moje próby, Rzeczywiście, mm, zawężenia potencjalnego źródła problemu. Podłączyłem zasilacz laboratoryjny. Z zasilacza laboratoryjnego nie było tego efektu. Znaczy, delikatnie ten przebieg mimo wszystko drżał, ale to jest wszystko kwestia tego, że e, sonda oscyloskopu leżała sobie tutaj nad e, układami radioodbiornika, e, więc to był też. E, nie najszczęśliwszy pomysł, ale tutaj nie chodziło o to, żeby czepiać się delikatnego falowania, tylko żeby znaleźć źródło głównego problemu. To też taka krótka informacja, bo chyba nie wszyscy do końca zauważyli jak układ był podpięty. Czyli zasilacz laboratoryjny zewnętrzny było bardzo przyzwoicie. Zasilacz w kolejnym kroku zrobiłem z oryginalnego transformatora, może żeby coś się działo na planie, a nie tylko moje paplanie, więc wyjąłem ten transformator, zrobiłem zwykły najprostszy zasilacz napięcia stałego, ale niestabilizowany. Więc jeśli użyję słowa stabilizowany, to wybaczcie. Oczywiście on nie był stabilizowany i Okazało się, że efekt był prawie że taki sam jak przy użyciu zasilacza laboratoryjnego, czyli, no tutaj w tym momencie podejrzewałem, że to nam transformator tymi swoimi 50 Hz bruździ. No został poniekąd odrzucony. I wyeliminowane, jak zwał, tak zwał. W związku z czym no nie pozostało mi nic innego, jak tylko zrobić ostatnią próbę. Niekoniecznie one były w tej kolejności, ale w każdym razie trzy próby były zrobione. Transformator został przylutowany na uzwojenie pierwotne na uzwojenie pierwotne, uzwojenie wtórne na uzwojenie wtórne na długich przewodach. No i niestety ten, te śmieci, te zniekształcenia, te artefakty się pojawiły, w związku z czym Ewidentnie jednak gdzieś nam tutaj w układzie te 50 Hz swoje robiło, i tutaj tą drogą jakby chciałem pójść dalej. Skończyłem poprzedni odcinek, miałem kilka pomysłów. Tak jak widzicie, na załączonym obrazku radio już jest w oryginale. Za chwilę Wam jeszcze tutaj z tej strony parę rzeczy poopowiadam. Poza dołożeniem tego kondensatora filtrującego, tu się nic nie zmieniło. Nie ingerowałem w żadne obwody głowicy, toru pośredniej częstotliwości, w obwody MC. Tak jak było zestrojone radio przy poprzednim odcinku, tak zostało. Oczywiście, tak jak wspomniałem, wam ono jest do poprawy jeszcze do wylizania tak zwanego. Dwa trymery, które również w poprzednim odcinku były, zostały. Tutaj, tak jak chyba mówiłem w poprzednim odcinku, te trymery są niezbędne, żeby jednak równo zestroić obwód w całym zakresie częstotliwości. Oczywiście, z punktu widzenia ekonomicznego, w momencie kiedy radio zostanie docelowo zestrojone, przetestowane, można wyjąć te trymery, zmierzyć precyzyjnie mostkiem RLC i zainstalować dobrane kondensatory. O zawsze to parę złotych w kieszeni. To już nawet czasami nie chodzi o parę złotych w kieszeni, bo z trymerami 3.12 jest bardzo duży problem. Ja przynajmniej już nie mam takiego źródełka, żeby 7mm trymery kupić. Jeśli wy macie takie źródło, bardzo chętnie kupiłbym kilkadziesiąt sztuk. Posiłkuję się współczesnymi bardzo dobrej jakości trymerami 2.8 Pico. Dokładając kondensator można sobie rozszerzyć ten zakres, natomiast no regulacja w zakresie 2 do 8 albo raczej o 6 piko może w ten sposób, to jest troszkę mało czasami i trzeba się nieźle gimnastykować z dokładaniem, z dobieraniem ewentualnie kondensatorów, Więc gdyby ktoś miał dobre źródełko trymerów 2, 2, 3, przepraszam 12 piko, to byłbym wdzięczny ale wróćmy do tego egzemplarza. Tak jak zacząłem wam opowiadać trop 50 Hz, zacząłem się zastanawiać skoro już włożenie transformatora z powrotem powodowało to co powodowało no to jednak te 50 Hz gdzieś nam tutaj musiało brudzić i tak jak wam opowiadałem OS. Pierwszy z moich tropów to był trop. Ja mam nadzieję, że nie będzie za bardzo się odbijało. Więc tak lekko pod skosem może gdzieś tam ostrość zabłądzi. Ale powiedzmy, że tak powinno być. Dobrze, żeby nie pokazywać palcem, wezmę ceramiczny wkrętak. I teraz, tak jak pamiętacie, w jednym z odcinków opowiadałem Wam o ścieżkach, które mi się nie podobały. Głównie chodzi o ścieżkę z uzwojenia wtórnego, ale żeby mieć usystematyzowane pewne informacje, to zacznę od początku. Omówię tak na szybko, co tutaj się znajduje w tej części dla nas najbardziej interesującej. 230V wchodzi tutaj. Dobrze, że mam ceramiczny wkrętak. Przez bezpiecznik wchodzi na, powiedzmy, że początek uzwojenia pierwotnego. I z drugiej strony wchodzi na powiedzmy drugi koniec uzwojenia pierwotnego, e, tu mamy uzwojenie wtórne. Uzwojenie wtórne 1. Jedna końcówka idzie bezpośrednio na diody mostka prostowniczego, a druga niestety wije się, żebym tylko pojechał odpowiednio, w ten sposób przez bezpiecznik i wraca tutaj do dalszej części mostka prostowniczego. E, tak jak pamiętacie. 50 Hz, 50 Hz. No, jeśli popatrzymy, wtórne przed wyprostowaniem ma 50 herców. No, w związku z czym obciąłem ścieżkę i wyeliminowałem tą całą pętlę poprzez przylutowanie tutaj na krótko przewodu o kawałka srebrzanki. No i powiem Wam szczerze, ilość powiedzmy artefaktów zmalała w sposób bardzo istotny do takiego poziomu, że w zasadzie już ten radioodbiornik można było z powodzeniem przekazać klientowi. Niemniej jednak jeszcze to nie było to, co chciałbym, żeby było. Idąc dalej krokiem 50 Hz, zacząłem się zastanawiać się nad jedną rzeczą. Pozwólcie, że to odłożę. Zacząłem się mianowicie zastanawiać nad tym, że dlaczego w związku z tym zasilacz zewnętrzny i zdecydowanie było lepiej ciszej i ten artefakt był praktycznie prawie że niezauważalny a po zamontowaniu zasilacza obcięciu tej ścieżki wciąż jeszcze to nie było to co było na zasilaczu zewnętrznym więc zacząłem się zastanawiać, jakie różnice były po podpięciu zasilacza zewnętrznego, a jakie różnice są po zainstalowaniu y, transformatora. No i okazało się, że jedyną różnicą, i teraz nie spadnijcie z krzesła, to jest żarówka, która znajduje się, pokażę Wam na schemacie, która znajduje się tutaj. No, jeśli się przyjrzycie, to żarówka jest y, zasilana. Y, z uzwojenia wtórnego, i jeśli przyjrzymy się przewodom żarówki, to jest jeden przewód w tej chwili idzie tutaj, a szedł tu. Drugi przewód w tej chwili idzie tu, a szedł po wyłączniku. I jeśli popatrzycie, że przewód ciągnie się przez cały radioodbiornik, i tutaj nad obwodami powiedzmy, że WCE sobie wesoło dynda, bo akurat wyszło tak, że urwane są te zaczepy. Ja oczywiście to w momencie, kiedy będę kończył odbiornik zostanie ten przewód, oprzykleję go po prostu na kropelki gorącego kleju. To ta żarówka przez te przewody, mimo że one są ze sobą splątane, no to tam te 50 Hz dociera do tej żarówki. I po odpięciu tej żarówki nastała cisza. Zero brumu, zero artefaktów. No, jaki z tego wniosek? Że w tym wypadku tego radioodbiornika, powodem tego, co było słuchać w głośników, były dwa dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to mimo wszystko ta pętla, która tak mi się wydaje, że jednak mimo wszystko w mniejszym stopniu powodowała to, co było słychać, ale niestety przewody od żarówki działały jak, powiedzmy, że nadajnik i robiły swoje. Tak jak Wam wspominałem w poprzednim odcinku, ja nie jestem specjalistą od WC, natomiast ja w prosty sposób staram się myśleć w prosty sposób znajdować rozwiązania i mm, oczywiście pewnie tak jak wspomniałem wcześniej wasze pomysły odnośnie przerobienia czy głowicy czy jeszcze poprawy zasilania czy ewentualnie jeszcze coś tam dodania w torze małej częstotliwości być może też by były rozwiązanie natomiast wydaje mi się że mm, to co za chwilę wam jeszcze skończę Opowiadać, no jest najprostszą rzeczą, jaką można wykonać, żeby pozbyć się problemu. Czyli reasumując, obciąłem ścieżkę, pozbyłem się bezpiecznika, ale skoro bezpiecznik był pierwotnie zainstalowany, to Rubens nie bądź mądrzejszy niż inżynierowie, którzy projektowali ten układ. I zostaw ten bezpiecznik. Więc słuchajcie e, zrobiłem prze przekrosowanie, i ten bezpiecznik w tej chwili jest w szeregu z napięciem, z wyjściem tak naprawdę z e, zasilacza już napięcia stałego, czyli tak jakby przepiąłem bezpiecznik przy pomocy, tak jak widać tych dwóch krosów e, z uzwojenia pierwotnego po stronie przemiennej. E, zawsze zapominam, e, to do końca życia będę w pierwszej kolejności mówił prąd zmienny, a nie przemienny. E, oczywiście przemienny mówimy, więc wybaczcie, jeśli gdzieś tam padnie słowo zmienny. Czyli strona pierwotna wyleciała, jeśli chodzi o bezpiecznik. Bezpiecznik został na stronie napięciowej, już. E, z napięcia stałego, jeśli można tak powiedzieć, czyli układ jest wciąż zabezpieczony, ale pozostała jeszcze kwestia nieszczęsnej żarówki. Żarówka w tym egzemplarzu jest 12 do 15 V. 1 W. To jest tam dosyć niewielki prąd. I tutaj mamy dwa rozwiązania, no bo żarówka, wiadomo, musi zostać. Może zostać podpięta pod wyjście napięcia stałego. W tym wypadku mamy ten kondensator, i tu jest masa czy minus, tu jest plus, tu mamy kondensatory filtrujące jeden, i gdzieś tu jest drugi. Tu jest jeden, tu jest drugi, więc y, można się podpiąć pod napięcie wyjściowe z filtrów y, zasilania. Natomiast y, tutaj napięcie wahało się w granicach 14,4, y, 14,6 w zależności od tego, jakie aktualne napięcie mam. W sieci energetycznej. No i zostawienie tego w ten sposób no, było dosyć ryzykowne, że mm, mogłoby się okazać, że ta żarówka ulegnie spaleniu w momencie, kiedy będzie ponad 15 V. E, więc e, znalazłem prostsze rozwiązanie. To prostsze rozwiązanie to jest tutaj, widzicie. E, podpiąłem się za wyłącznikiem sieciowym, żeby żarówka świeciła w momencie, kiedy włączymy napięcie. I wszyscy ci, którzy pamiętają stare czasy, to wiedzą, że można było zbić napięcie stałe przy pomocy diod prostowniczych. Teoretycznie wszędzie podaje się, że spadek napięcia na diodzie to jest około 0,6 V. Mówimy o takiej typowej prostowniczej, natomiast w rzeczywistości jest to zdecydowanie mniej. Dałem dwie diody tutaj, też w koszulce termokurczliwej. Ona jeszcze nie jest obkurczona, więc w tym momencie z tych 14 z hakiem mam już napięcie dla żarówki bardzo bezpieczne, żarówka powinna długo i bezawaryjnie działać następne x lat, mam nadzieję. I tak jak widzieliście, słyszeliście, radio nie brumi, radio się już nie wzbudza i działa bardzo dobrze. Nie ukrywam, że cieszę się, że udało się znaleźć przyczynę. Tak jak wiecie, albo raczej domyślacie się, te filmy, które ja kręcę, to są filmy, które dzieją się w jakiejś perspektywie czasu i to nie jest tak, że ja je nagrywam hurtem i umieszczam tylko te, które kończą się tak zwanym happy endem. Więc to, co ja Wam pokazuję, to są moje tak zwane na żywo doświadczenia, jeśli można tak powiedzieć, i nie zawsze wszystko się będzie kończyło szczęśliwie. To na razie można powiedzieć, że mam trochę szczęścia, i w zasadzie chyba wszystkie filmy, które Wam pokazywałem, zakończyły się sukcesem, jeśli chodzi o naprawę czy przestrojenie, czy czy jakieś tam inne rzeczy, które Wam pokazywałem? Oczywiście w życiu każdego elektronika nie zawsze tak jest, że wszystko kończy się sukcesem, bo często, tak jak w przypadku oscyloskopu cyfrowego, Wam opowiadałem: brak schematów, brak wsadu tak zwanego firmware'u, a czasami brak odpowiedniego programatora, czasami. Nie wiem, czy powiedziałem, części zamiennych, dostępu do części zamiennych. I to są te rzeczy, które czasami powodują to, że naprawa kończy się, nie kończy się sukcesem. Oczywiście jeszcze pozostaje kwestia finansowa. Nie zawsze też fizycznie opłaca się naprawić sprzęt, i nie zawsze klient jest w stanie zaakceptować koszty naprawy. Więc takie rzeczy się od czasu do czasu zdarzają. Co prawda, bardzo rzadko, na szczęście. Niemniej jednak, tak jak zacząłem wam opowiadać w przypadku tego, tej śnieżki, tak jak widać logika tego co zmierzyłem, kazała mi szukać w obrębie 50 Hz tak jak widzieliście i słyszeliście, dźwięk jest bardzo czysty, pozbawiony tych artefaktów, więc uznaję temat śnieżki R207 za e, zakończony jednoznacznie. E, zostaje jeszcze kwestia tylko mm, do końca to poprawnie zestroić, przetestować. Wróćmy na chwilę jeszcze do wróćmy na chwilę jeszcze do tej strony. E, tutaj. Też gdzieś tam wyczytałem, że można w śnieżce zamiast dwóch tranzystorów BF chyba 190, zaraz wam powiem 6, jeśli dobrze pamiętam. Tak, zamiast nie BF195 zainstalować za BF240 w śnieżce R206. Takowe zainstalowałem. Jakoś dużej poprawy czułości nie zauważyłem, chociaż tak jak wspomniałem, to jest jeszcze do, do, do wylizania, jeśli można tak powiedzieć. Ale już to działa bardzo, bardzo przyzwoicie. Dzisiaj jest, nie wiem czy mówiłem, bardzo deszczowo słaba propagacja fal. A u mnie tutaj, no niestety, pod Warszawą. Mieszkam w tak, takim dziwnym miejscu, że bardzo słaby jest zasięg, bez anteny zewnętrznej. I amplituner Onkyo, niegdyś bardzo wysoki model, mam podłączony przez kawałek anteny zewnętrznej własnej konstrukcji. I dopiero rzeczywiście jestem zadowolony z odbioru, więc ta śnieżka działa bardzo przyzwoicie tutaj, radmory również. Bardzo przyzwoicie. Oczywiście, tak jak wspomniałem, też zależy dużo od propagacji. Ok, więc myślę, że w, albo raczej jestem pewien, że w kwestii śnieżki R207 to jest ostatni odcinek. Przepraszam. I jeszcze na sam koniec pokażę Wam śnieżkę R206, i to będzie też odpowiedź, dlaczego wydawało mi się, że śnieżka R206, mimo tego, że Zasilacz jest kulawy, bo jedna dioda, kondensator i prawdopodobnie ten kondensator jako filtrujący czyli tu kondensator stały, tu elektrolit. Nie przyglądałem się jeszcze schematowi, wybaczcie, więc jeśli się mylę, to przepraszam. To śnieżka R206, tak jak Wam mówiłem, nie brumiała, jeśli można tak powiedzieć, aż tak bardzo. Więc tutaj też widzimy, że troszeczkę inna konstrukcja. Te pętle są tu zdecydowanie dużo mniejsze. I w sumie to się zastanawiam historycznie, która śnieżka była pierwsza czy 207 czy 206. No bo widać tutaj, że zdecydowanie to wszystko nie jest takie zapętlone. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeśli się przyjrzycie, to w tamtej śnieżce jest Żarówka do podświetlenia, a w tej nie mamy podświetlenia jako takiego, tylko mamy e, diodę zamontowaną na. Mm, no właśnie, dobre pytanie jak tak naprawdę nazwać e, na wskaźniku, e, na słowaku? Widzicie, człowiek czasami e, braknie mu po prostu jakiegoś e, sensownego słowa. E, wskaźnik skali nieważne. W każdym razie, tu jest dioda LED, czyli jeśli dioda LED to potrzebuje napięcia stałego, i to jest też odpowiedź na te moje z poprzednich filmów zastanawiania się, że mimo kulawego zasilacza, czyli zasilacz prostownik jednopołówkowy, ograniczone filtrowanie w porównaniu, albo raczej ubogie filtrowanie w porównaniu do śnieżki R207 a mimo wszystko w Śnieżce R206 e, słychać było to, co było słychać, a Śnieżka, R200, przepraszam, Śnieżka R207 było słychać to, co było słychać, a Śnieżka R206 tu pod tym względem wypadała zdecydowanie dużo lepiej. Tak więc e, podsumowując, niestety tak zwana pętla z, y, na obwodzie PCB y, zrobiła swoje, Plus przewody, w których 50 Hz płynęło sobie do naszej żarówki z uzwojenia wtórnego, i to były te dwa powody, dlaczego ta Śnieżka R207 się wzbudzała. A Śnieżka R206 zdecydowanie to wszystko mniej było słychać. Zastanawiam się teraz, czy w związku z tym śnieżkę R206, tą, którą widzicie na pierwszym planie, poprawiać, czyli wykorzystać to dodatkowe uzwojenie i zrobić dwupołówkowy prostownik, dodać kondensator jeszcze filtrujący, a w zasadzie dwa, jeden elektrolit plus drugi stały, czy zostawić w takim oryginale dla następnych pokoleń, żeby no jak najmniej było przeróbek. Zastanawiam się co to jest za kondensator. Jeszcze w to nie wnikałem. Ta śnieżka została też tylko dosłownie w przeciągu 20 minut zestrojona przy pomocy wobuloskopu i generatora WC i, i, i bardzo przyzwoicie działa. Natomiast tak jak widać te ścieżki zdecydowanie zdecydowanie nie są tak zapętlone plus jeszcze e, dioda LED i to wszystko Robi swoje. Tak patrzę, co tutaj jeszcze jest. Też, też jeszcze nie oglądałem, przyznam szczerze, za mocno tego odbiornika. No cóż, składam powoli obydwa egzemplarze w jedną całość, jakieś końcowe czyszczenie, końcowe strojenie i testy, no i do klienta. Bo i tak klient się bardzo długo na te swoje sprzęty naczeka. A jeszcze muszę skleić obudowę, ale to już tam na marginesie. Dobra, słuchajcie, bardzo długi wyszedł odcinek, ale chciałem, żebyście zrozumieli moją pokrętną logikę poszukiwań i dlaczego tak się uparłem na te 50 Hz. Jak widać, nie pomyliłem się, chociaż no nie było pewności, że temat uda się Ogarnąć, bo tak jak wspomniałem wcześniej, Wasze propozycje były ciekawe. no Niemniej jednak, chciałem najpierw ewentualnie e, sprawdzić moje, i gdyby moje nie zadziałały, no to w tym momencie musiałbym się pochylić nad jedną z Waszych propozycji, e, których było kilka. Kończąc, dziękuję jeszcze raz wszystkim za, za maile, za to, że jesteście, za to, że piszecie w różnych sprawach. E, Cieszy mnie to, natomiast niestety, tak jak wspomniałem, maile, które dosłownie jednym czy dwoma zdaniami mogę odpowiedzieć, to odpowiadam w miarę szybko, a no niestety te, gdzie trzeba się czasami zastanowić, gdzieś tam czekają na swoją kolej. Ostatnio robiąc jakieś porządki, przypomniałem sobie i znalazłem jeden mail sprzed kilku miesięcy, na który gdzieś tam korespondując nie odpowiedziałem. Przepraszam. Dobra, kończymy. Śnieżka R207, temat zamknięty. Wiem, co mam robić. Biorę się dalej za pracę. Wam dziękuję. Do kolejnego odcinka, cześć.